teraz w miejsce x będziemy wstawiali minus dwójkę, tak? Bo sprawdzamy, jaka jest granica przy x dążącym do punktu minus 2. No to wstawiamy tutaj minus dwójkę, tutaj minus dwójkę. Minus 2. OK. No i wracamy do licznika. W liczniku mamy tak. Minus 2 do potęgi czwartej to jest 16. Minus 2 do kwadratu to 4. Minus 2 do kwadratu to 4. Z powrotem do licznika wracam i kolejno mam 4 razy 16 to 64. Odjąć 16, dodać 1. Czyli do 48 muszę dodać 1, to jest 49. A tutaj mam 7. 49 podzielić przez 7 to 7.